Witajcie kochani w Dniu Pańskim. Dzisiaj zatrzymujemy się przy fragmencie z Księgi Psalmów, psalm 54. Boże, zbaw mnie w imię swoje, swoją mocą broń mojej sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowa ust moich. Bo powstają przeciwko mnie pyszni, a gwałtownicy czyhają na moje życie. Nie mają Boga przed swymi oczyma. Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę, sławić Twe imię, bo ono jest dobre. Modląc się tym fragmentem, zapragnęłam gorąco, abyśmy dzisiaj w naszej rodzinie zoomowej pomodlili się za Kościół. To wołanie psalmisty mówi i o trudach, i o tym, że jednak będę błogosławić. I na myśl przyszedł mi właśnie nasz Kościół Święty. Chcę Was zachęcić do takiej troszeczkę pogłębionej modlitwy, abyśmy spróbowali dzisiaj zatrzymać się przy temacie Kościół, mój dom, w trzech takich króciutkich odsłonach. Za co chcę Bogu podziękować w Kościele? Za co chcę Boga przeprosić co do mojej obecności w Kościele i o co chcę Boga prosić, kiedy patrzę na Kościół, pamiętając zawsze, że to ja tworzę ten Kościół i że ja mogę też go zmieniać. Bardzo Was do tego zachęcam. Znajdźmy chociażby krótką chwilę. Podziękuj, przeproś i proś. Niech Kościół zostanie ogarnięty dzisiaj przez naszą rodzinę zoomową serdeczną modlitwą i miłością. Matko Boża, powierzamy Ci Kościół, prosimy, chroń nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Kościoła, módl się za nami. Życzymy Wam pięknej niedzieli, módlmy się dzisiaj za Kościół, dziękujmy za niego serdecznie. Przypominam, że podlinkowane mamy jeszcze dwa rodzaje zapisów na weekend dla kobiet i na sesję z Mattem Lozano odnośnie modlitwy pięciu kluczy. I zapraszam Was jeszcze do modlitwy pieśnią. Do zobaczenia.